Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Przed chwilą zrobiłam video, filmik po angielsku i chciałabym tak samo zrobić filmik po polsku na ten temat. A więc to, co mówiłam w tym filmiku po angielsku, mówiłam, że dzisiaj mam energię taką bardzo spirytualną, czyli bardzo taka jest głęboka ta energia i powiem Wam szczerze, że są zakończenia w moim życiu, no nie? Czyli są różnego rodzaju zakończenia. I po prostu z każdej, to znaczy jak popatrzyłam na, tak mi się miesza trochę ten polski z angielskim, jak zobaczyłam w ogóle na mój astrologiczny taki forecast, to mam w ogóle zakończenia teraz, no nie? I po prostu, i dzisiaj w ogóle czułam taką bardzo spirytualną energię właśnie takich zakończeń. I tak jak mówiłam w tym, przed chwilą w tym filmiku po angielsku, to chciałabym w ogóle powiedzieć po polsku. Mam nadzieję, że uda mi się coś po prostu powtórzyć tam z tamtego filmiku, ale zawsze będzie coś innego pewnie, no nie? Po polsku i inaczej po angielsku, no nie? W każdym bądź razie jest energia zakończeń. I powiem Wam szczerze, że w tym tygodniu odszedł mój kuzyn z Polski na drugi wymiar i po prostu to i jeszcze innych parę rzeczy, parę innych tam rzeczy widziałam, że wiele ludzi podchodziło właśnie na wyższy wymiar i to takie jest, powiem Wam, takie smutne, no nie? Takie smutne i takie... Taka energia jest takich zakończeń, no nie? I powiem Wam, że i takie emocje miałam dzisiaj właśnie typu zakończenia, smutek i jeszcze jakie miałam emocje? Smutek, zakończenia i takie coś, że po prostu moje wszystkie te związki z ludźmi są zakończane teraz, albo jeżeli ci ludzie są w moim życiu, to po prostu ten związek, ta relacja z tymi ludźmi przechodzi tak jakby na inny już wymiar z tymi ludźmi, na bardziej taki oświecony wymiar, czyli patrzymy na tych ludzi już jako inni, my inni jesteśmy, ci ludzie są inni i my po prostu teraz się spotykamy i znowuż już patrzymy z takiego bardziej oświeconego znowuż punktu widzenia na tych ludzi. Tak, także to może być nasza rodzina, to mogą być nasi znajomi, nasi friends, no nie? Także i dzisiaj takie czuję po prostu dzisiaj, czyli jak Wy już to będziecie oglądać i to będziecie słuchali, to będzie następny dzień, ale dzisiaj czuję taką energię zakończeń i powiem Wam szczerze, że to nie muszą być zakończenia na przykład jakiejś tam relacji, to mogą być po prostu przejście relacji na inny poziom świadomości, ok? I tak jak mówię, że po prostu relacja była, w tamtym filmiku mówiłam typu na przykład, że mieliśmy jakieś uzależnienia, jakieś tam emocjonalne od kogoś, albo na przykład nie mieliśmy swoich takich barier, jeżeli chodzi o jakąś daną osobę, albo na przykład emocjonalnie byliśmy jakoś związani z tą osobą, no nie? Także wszystkie te takie, te konekcje, co mamy z tymi osobami, to tak jakby... w moim życiu są jakby zakończane, nie wiem, prawdopodobnie w Waszym też, że po prostu postawienie różnych granic, jakie granice chcecie postawić pomiędzy Wami, później emocjonalne uzależnienia, żeby nie było emocjonalnych uzależnień od kogoś, później następna rzecz, żeby nie było jakichś takich rzeczy, które macie z tymi ludźmi, co one są zawsze z tymi ludźmi. Na przykład ciągle wymagacie na przykład od kogoś czegoś, prawda? Żeby to po prostu zakończyć te wszystkie rzeczy i żeby pójść na inny wymiar z tymi rzeczami, ok? Tak jakby nowa relacja z tą samą osobą, ale nowa relacja, ok? Także jeżeli na przykład... Bo wszystko możemy przetransformować, dlatego to mówię właśnie, że to są takie endings teraz, no nie? Także ten sadness, czyli ten smutek taki, że ktoś na przykład teraz pójdzie właśnie w tą drugą stronę, teraz jak ktoś odchodzi na inny wymiar i tak dalej, to wszystko jest związane z destiny, czyli po prostu jak sprawdzałam tam w tych moich mądrych książkach, i w Destiny sprawdzałam, to po prostu ci ludzie zawsze mają na przykład
energię zakończeń i oni na przykład wtedy odchodzą, no nie? Ktoś jak umiera, to nie ma reguły po prostu, nie ma tak, że ktoś miał nie umrzeć po prostu. Jeżeli...